Ostatnia próba i nieoczekiwana zamiana miejsc. Może ja spróbuję z raz. Chcesz spróbować? No raz, daj. Mam iść, tak? Tak, odmelduj się, bo najwyżej będziesz takim katalizatorem dla mnie. Bo pan się nie spojrzał na mnie, jak pan wchodził. Niech pan nie krzyczy. No jak nie, no moment. Co się stało? No potłukł mi pan, kupiłem dopiero. Elvis ma inną taktykę. Od razu straszy ofiarę instytucjami, z którymi nikt nigdy nie chce mieć nic wspólnego. Najwyżej jakąś sprawę, czy do policji, czy do sądu muszę skierować. Znaczy, wie pan, ja to proponuję, co tu policja, co tu ten. Weźcie się dogadajcie. Już. Ja potrzebuję pana dane w takim razie. Młody chłopak nagle stanął przed wyborem. Albo zapłaci 50 zł, albo Elvis kieruje sprawę do sądu. Da mu pan 5 dych na odczepnego, niech on spadł. I tyle. Ja tak uważam, ja bym tak zrobił. Tak. Da mu pan 5 dych. Do, ale... Panie. Co ja za będziesz... Ja za 5 dych nie kupię. Ale co będziesz pan ciągał się po tych komendach wszystkich? Policja przyjdzie. No. To czekajmy na... Da mu pan te 50 zł. Chwilę się rozstańcie. Tak. Nie jest pan 5 dych do tyłu, proszę pana. TVN Turbo, program Złodzieje. Proszę pana, oddajemy to. Trzeba było się trzymać do końca wersji, że nawet gdyby policja przyjechała, nawet gdyby zabezpieczyła monitoring, to i tak pan był na wygranej. Nie dajmy się wmanipulować w takie gierki. Trzymajmy do końca fakt. A są na pewno mówić rozbity w nogi. Tylko jest rozbity, proszę pana. I tak naprawdę wyciągnął pana od pana 5 dych. Policja by przyjechała, to by tylko panu pomogła. Wie pan, o co chodzi, bo... W takiej sytuacji konfrontacji... Z oszustem to ona by wiedziała, że ten drugi to jest oszust, tak? Ja sytuacja jest codzienna, więc też tak. Uwierzył pan w bajeczkę złodziejską i na tym złodzieje bazują. Trzeba być asertywnym. Miłego dnia. Nie dać się. Elvis spróbował raz i wyłudził pieniądze. To tylko świadczy o tym, że w zdecydowanej większości nie jesteśmy gotowi na spotkanie ze złodziejem, który celowo doprowadza do konfrontacji.